Nie będziemy Wam dzisiaj mówili o tym, co zjeść na święta, czego nie zjeść, żeby trzymać formę, a wręcz... Nie? Przecież o to pytali. A kiedyś, faktycznie jak byłem dzieckiem, to też lepiłem te łóżka zawsze, tam pamiętam, że... Jaki jest Twój największy rekord, jeżeli chodzi o jedzenie? Hotły z lodami. Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, pogadajmy o... Michał Karmowski. Radek Słutkiewicz, a dzisiaj prawie świąteczny odcinek, ale... Nie będziemy Wam dzisiaj mówili o tym, co zjeść na święta, czego nie zjeść, żeby trzymać formę, a wręcz... Nie? Przecież o to pytali. Radzio. No to nie, to dzisiaj Wam powiemy niestety, jak to jest naprawdę wśród kulturystów. Chciałem, nie pozwolił mi. Naprawdę, ja bym Wam powiedział, co macie jeść wiecie, święta, wiecie, żeby nie przytyć. Wiecie, że największym maniakiem diety to jest na pewno Michał. Nie? Więc ja myślę, Michał, lepiej Ty się przyznaj i powiedz, ile kurczaka, ile ryżu zamówiłeś na święta. W ogóle nie zamówiłem i powiem Wam tak. Czekałem na ten odcinek, bo tak jak Radek tutaj zaczął, pewnie większość osób chciała usłyszeć, co można zjeść w święta, żeby nie przytyć, co zrobić, jakieś tipy. Moim tipem jest tylko to, żebyście mieli świadomość tego, że pierwszy kawałek smakuje tak samo jak ostatni. I koniec z tym tematem. Natomiast ja czekam na święta, bo uwielbiam, posłuchajcie, przede wszystkim przygotowania tych wszystkich potraw, bo u mnie w domu jest taka tradycja, że zabieramy się razem do pracy, już praktycznie dwa dni wcześniej robimy zakupy i codziennie, praktycznie przez całe dnie spędzamy razem z moją żoną, córeczką w kuchni i po prostu przygotowujemy razem posiłki, puszczamy sobie już kolędy, ubieramy się w takie cringe'owe, świąteczne sweterki i to jest naprawdę najfantastyczniejszy okres tych przygotowań do świąt, a na same potrawy oczywiście też czekam. Moja żona, mój teść gotują no, po prostu kosmicznie dobrze, lepiej od Gesslerowej. Wiadomo. Ja nie? Nawet lepiej od niej gotuję. No. Bo w ogóle, słuchajcie, kulturyści uważam, że naprawdę są bardzo dobrymi kucharzami. Słuchajcie, jak ktoś jest na diecie, to naprawdę jak sobie robi posiłki, to stara się sobie dogodzić i naprawdę potrafi. Potrafi. Ja znam naprawdę wielu kulturystów, którzy robią super jedzenie, nie? Także to nie jest wcale prawda, że tylko piersi z ryżem, a nawet te piersi z ryżem mogą dobrze smakować. Smakować, oczywiście. Ale wracając jakby do potraw. To ja mam, słuchajcie, takie wybrane swoje gdzieś tam potrawy ulubione. Najważniejszy ze wszystkich w ogóle możliwych jest pasztet. Pasztet to jest coś, na co czekam. To jest moja ukochana potrawa i zawsze u mnie w domu się robi. Wyobraź sobie, że ja, słuchajcie, ja nie jadłem pasztetu przez 40 parę lat. Bo ja zawsze... No to musisz do mnie na Wigilię przyjechać. Bo zawsze myślałem, odkąd miałem jakąś świadomość. Jak byłem w ogóle dzieckiem, zanim jeszcze nie trenowałem na siłowni, to byłem ogólnie anty do jedzenia wszystkiego. Więc tam w ogóle raczej mięsa nie jadłem. Mój ojciec kiedyś wspominał, że ja ryż, jak moja mama robiła na przykład pomidorową z ryżem, albo coś tak, ja brałem łyżkę ryżu, do ludzi to zwracałem, że po prostu nie mogłem nie zjeść mogę. Ryżu, bo ja w ogóle nic prawie nie mogłem zjeść, tylko słodycze jadłem. Ale generalnie byłem... Miałem wstręt na każde jedzenie, nie? Więc byłem mega taki Radek nie jadek, jak to się mówi. O, dobrze się rymuje. Tak. Natomiast pasztetu nie jadłem, bo potem jak już byłem świadomy tego, że trzeba jeść i tak dalej, to miałem gdzieś tam przeświadczenie takim, że pasztet to jest najgorsze, co może być, zmielony, nie wiadomo co. Ale nie wiedziałem, czym jest pasztet. I wyobraźcie sobie, że dopiero, nie wiem, kilka lat temu, nieświadomie, niechcąco, w jakiejś knajpie dostałem przystawkę. Coś. Ktoś mi zamówił po prostu, nawet nie wiedziałem, co to jest. No i pamiętam, że to zjadłem i mówię, kurde, co to jest za mięso, jakie to jest zajebiste, nie? I tam pytam się, no ktoś tam mówi, że pasztet jakiś tam, jakiś, nie wiem, z jelenia czy tam z czegoś. No. Ja mówię, kurde, w życiu nie jadłem pasztetu. Mówię, ile ja straciłem w życiu. No oczywiście, że tak. No i potem faktycznie powiem ci, że moi rodzice też robili pasztet, ale nigdy tego nie dotykałem, bo dla mnie to było... Nie do zjedzenia. Nie? No tak no. Samo jak na przykład karkówka była tam, nie do zjedzenia. Karkówkę też, słuchajcie, przez wiele lat, ja karkówkę może poznałem z 10 lat temu, jak smakuje, tylko dlatego, że byłem kiedyś na grillu u znajomych i oni zrobili grilla, dali a mi tą karkówkę, że to jest wołowina. Myślałem, że to jest wołowina i mówię, kurde, zajebista. A oni potem powiedzieli, że karkówka, to ja mówię, aż mi prawie stanęła w gardle, ale mówię, kurde, ale nie jest dobre. Taka zła. Więc wtedy zjadłem pierwszy raz. No więc pasztet faktycznie jest rewelacyjny. I od tej pory oczywiście jem pasztet, nie? Chociaż powiem szczerze, że dla mnie święta kojarzą się głównie... Z pierogami.
z pierogami i z tymi łóżkami. A, z łóżkami w barszczu. Czyli barszcz i łóżka, można powiedzieć, że to są dla mnie, no, że tak powiem, najlepsza rzecz, i która musi na pewno być. I powiem szczerze, że jakby teraz nie lepiej tych łóżek, bo zawsze gdzieś tam te łóżka kupujemy, czy coś tam. Ale kiedyś, faktycznie jak byłem dzieckiem, to też lepiłem te łóżka, zawsze tam pamiętam, że tam tak w tej mące się robiło, takie dziury, zwijało się te łóżka i tak dalej, i tak dalej. No ale no nie wyobrażam sobie, barsz wiadomo też moja mama robi zawsze i sam, ale łóżka to nie wiem, czy ona, no już chyba nie robi tych łóżek, chyba gdzieś tam skądś kupuje. U mnie łóżek tak za dużo nie ma, bo jakby cała rodzina kocha pierogi, takie zwykłe, tradycyjne, ale u mnie z kolei się przygotowuje krokiety z takiego ciasta francuskiego zapiekane w piekarniku i właśnie i z kapustą, i z grzybami, no rewelacja. Ja kocham też łososia w galarecie i ja mój teść w ogóle robi najlepszego łososia ever, jakiego kiedykolwiek, gdziekolwiek jadłem, no jest po prostu kozacki i fajnie, bo on w taki sposób przygotowuje tą galaretę, że on jakby ten wywar cały z tej ryby, który zostaje, on to później jeszcze podgotowuje z warzywami i jakby z tego robi tą galaretę, nie? I tak, słuchajcie, z taką naprawdę starannością, jakby, nie wiem, był zegarmistrzem, po prostu tą glazurę tam, tak wiecie, wylewa łyżka po łyżce, to zastyga, później następna, żeby nie było takie mętne i w ogóle, no rewelacja, nie? Sałatka jarzynowa, to u mnie w domu jest oczywiście mój konik i ja ją zawsze kroję, ale żonka pilnuje, żeby tam była kosteczka. Ja też na przykład sałatki nigdy nie jadłem przez wiele lat, jak startowałem, bo dla mnie tam był majonez i było dla mnie z góry przekreślone. To ja myślałem, że jestem sfokusowany i skuźlowany na diecie, ale to jest dopiero świr. Ja dopiero od kilku lat, można powiedzieć, gdzieś nauczyłem się jeść takiego normalnego jedzenia. Przez wiele lat, że tak powiem, w życiu nie jadłem pewnych potraw, bo miałem gdzieś zakodowane w głowie, że to jest takie złe. Więc na przykład majonez, jeśli ktoś miał majonez, to odpadało. Na przykład z takich rzeczy, które ja bardzo lubię na przykład na święta, karpia nie lubię. Karp nie pasuje. Ale słuchajcie, kiedyś też nie lubiłem, ale teraz może nie wiem, z czasem mi się zmienił smak. Śledzie może uwielbiam. O Jezu, są pyszne. To śledzie, właśnie pamiętam, że mój ojciec robił kiedyś śledzie. Tylko, że ja aż tak bardzo ich wtedy nie jadłem, bo znowu też miałem trochę schizes w tej głowie, że one są jednak tłustszą rybą niż ten. Natomiast teraz nie wyobrażam sobie świąt bez śledzia. No, śledzik jest, kurde, rewelacyjny. Nie? No, moja teściowa świętej pamięci robiła takie śledzie pod pierzynką. One były w takim sosie jogurtowym, coś tam, jakieś później inne jeszcze, rewelacyjne. Tak, i rewelacyjne na przykład ze śliwką. Zawsze myślałem, że śliwka z rybą w ogóle ze śledziem się nie komponuje, a się komponuje rewelacyjnie. To mówi gość, który sobie pies kurczaka posypuje aminokwasami. Radek się zawsze ze mnie śmieje, bo jak przyjeżdżam tutaj, to zawsze zaczynamy od jedzenia i ja wyciągam moją puszkę i sobie posypuję. Ryż z kurczakiem na to ale ostatnio też spróbowałem, mówię, kurde, niezłe, nie? Ale tam ryż z kurczakiem to pikuś, ale na przykład halibuta posypuję, albo łososia też, którego wam czasami pokazuję. Jestem fanem słodkich smaków z EAA. No, znaczy ja lubię sobie sosem na przykład polać, jakimś słodkim, nie? Mięso, to bardzo lubię. Albo na przykład, nie wiem, czy jadłeś kiedyś mięso z dżemem. No to oczywiście, że tak. No, to ja z dżemem... To tak. Jest norma. No. Albo na przykład kanapki z serem żółtym i z dżemem. A jadłeś kiedyś takie zestawienie, to wam powiem. To może jest świąteczne. Moje zestawienie za mało lata jeszcze, to takie moje ulubione śniadanie z moją żoną. Jak jeździłem do niej jeszcze jako kawaler i tam, wiecie, smaliłem cholewki, to przywoziłem rano zakupy i moja żona robiła śniadanie. Jeszcze wtedy nie była moją żoną. To był tak, twaróg na słono z rzodkiewką i ze szczypiorkiem. Super. Do tego bułki maślane z makiem, z żółtym serem i z krakowską suchą. I to było moje śniadanie. No połączenie smaków super, po prostu... Super, tak. No nie, ale to akurat rozumiem, nie? Taki twarożek, czy jest rewelacyjny, a bułka, to każda bułka z serem jest super, nie? Tak, zwłaszcza myślałem. Ja to zawsze po zawodach, jak tam różni ludzie mają różne smaki. Chęci na to, co zjedzą po zawodach, to ja pierwsze, co chciałem po zawodach, to bułkę z serem żółtym, nie? Tak? To ja żadne tam słodycze, żadne, chociaż ja jestem mega jakby, lubię słodyczowy. Tak. Zresztą z nazwiska zobowiązuję, więc wiadomo, ale no to dla mnie marzeniem to było tylko bułka, ser. Nawet nie musi być z masłem. I sobie wyobraźcie sobie, że ja masła też nie jadłem przez większą część życia. Nie wiedziałem, jak smakuje masło. Ja dopiero, masła mnie nauczyła dopiero jeść Aśka, bo ona kiedyś
Czyli to nie jest 5 lat temu dopiero, ja mam masę jeszcze raz w życiu. Bo zawsze jak kroiłem bułki... Kto tu jest sportowym świrem, co? Ale to nie było, że wiecie, że tylko po prostu jak się nauczyłem, że jak robię bułkę, no to bułkę wkładam sobie ser żółty. Po co mam jeść tę masę? I pamiętam, że jak pierwszy raz zrobiłem mi stan, ale po co ten, mówię, tą masę, mówię, przecież to bez sensu, mówię, po co to smarować, nie? Mówię, ale spróbuj z tym masłem, jak to smakuje. Jak spróbowałem, to teraz co niedzielę jemy bułki z masłem, bo z serem. Co niedzielę jest cheat meal do Sutkiewicza. Tak. Ale sobie, no to ja nigdy nie jadłem masła, nie? Więc naprawdę... No dobra, ale z takich potraw świątecznych. Słuchaj, z takich potraw świątecznych, no to mówię, że mi na przykład Wigilia tak trochę aż bardzo nie pasuje, bo nie ma mięsa. Że tam są tylko te ryby, więc ja tego śledzia sobie lubię. Lubię zjeść łososia, no bo łososia zawsze dla mnie robili, dlatego że ja nie jadłem no, karpia, więc tam jakiś tam na przykład ryba po grecku jak najbardziej, ale jakby ja nigdy też nie byłem taki do końca rybny, zawsze wolałem sobie zjeść mięso. Dlatego dla mnie dzień po Wigilii był dla mnie najlepszy, bo ja wtedy jadłem tego mięsa. Tak, i praktycznie każde, ja lubię każde mięso. Wiadomo, że zawsze tam troszeczkę chudsze wybieram, ale teraz takie tłustsze też, więc tam karkówkę też jem. Ale na przykład jakieś tam, a propos śliwek, to ja na przykład bardzo lubię... Schab ze śliwką, nie? Rewelacyjne, nie? Ale też tak samo jakieś tam, nie wiem, jakieś pieczenie, jakieś coś. Pieczona karkóweczka. Tak, im więcej mięsa dla mnie, tym lepiej. Więc ja tak naprawdę na święta nie obiadam się za bardzo jakby węglowodanami. Nie jest to oczywiście dla was rada. Tu mówię, że ja nie objadam się węglowodanami, dlatego że mi szkoda miejsca na węglowodany. Na pyszne rzeczy. Bo jak na przykład tam niektórzy przepadają, nie wiem, za pierogami, za czymś, to trochę szkoda. Nie jest to dla mnie jakieś super takie jedzenie, że tym pierogiem jak się zapcham, to już nie mam miejsca na mięso. Więc ja najczęściej robię tak, i to jest takie zboczenie zawodowe, że zawsze staram się zjeść białko i węglowodany. No. To z białka najczęściej jem te mięso, a z węglowodanów ciasta. Także tak sobie to wykminiłem. A ja właśnie... Albo wyobraź sobie, że czasami na przykład, jak siadam na przykład i nie chce mi się zjeść mięsa albo coś, to zjadam na przykład ciasto, potrafię zjeść blachę ciasta na raz i dopijam sobie tam 40 gram białka. Mówię, żeby chociaż się zgadzało białko. Ja z kolei, no trochę jest. Mówi, że to ja jestem chory na głowę. Na punkcie diety. A to jednak wychodzi, że jestem w miarę normalny. A to jest świr. Ja natomiast, jeżeli chodzi o słodycze, ogólnie nie jestem jakimś wielkim fanem słodyczy, ale uwielbiam na przykład makowca, którego robię. No. W ogóle u mnie w domu wszystkie potrawy robimy z żoną sami. Znaczy, głównie moja kochana żonka, bo to ona w 80% przygotowuje jakby całą Wigilię. Ja z córką pomagamy i teś tam oczywiście też, ja też robi różne rzeczy. Śmieci wynoszę i tak dalej. Ja właśnie próbuję sałatkę. I jakieś tam inne rzeczy robię. Zwijam makowca, bo właśnie makowca robimy razem. To jest makowiec ze względu na to, że moja żona ma problemy jelitowo-żołądkowe, córka też. Nie jemy ogólnie w domu glutenu, więc robimy to z mąki bezglutenowej. I słuchajcie, naprawdę robimy tak dobrego makowca, że no nie mogę was poczęstować przez ekran tutaj. Mam nadzieję, że nie poczęstuję, przywiozę. A przywiozę ci, oczywiście, że ci przywiozę. To naprawdę uwielbiam i czekam. I to jest, powiem ci szczerze, że właśnie ostatnio coraz częściej robimy te makowce, bo tak nam zasmakowało całej rodzinie, że po prostu no, generalnie już teraz są makowce co 2-3 tygodnie u mnie w domu na zmianę z szarlotką. Także tak, ale jeżeli chodzi właśnie o Wigilię, to mówię, ja pasztet, łosoś w galarecie, śledzie i sałatka jarzynowa to jest to, co, na co czekam, najbardziej się skupiam. Jeżeli chodzi o ciasta, to tak powiem, skumnę tam coś, ale mówię, tam z makowcem się dobiję z dwoma, trzema kawałkami i nie jest to coś jakoś tam specjalnie, na co czekam, jeżeli chodzi o słodycze, nie? Ale nie, takie jedzenie... Ja tam czekam na ciasta. Ja od zawsze, całe życie moja mama karpatkę robiła. Zawsze z moim bratem to uwielbialiśmy karpatkę i zawsze każdy się biło to, żeby ten ostatni kawałek karpatki do niego należał. To na pewno. No a teraz wiadomo, moja Asia robi rewelacyjnego dakwasa. Nie wiem, czy kiedyś robię dakwasa. No kurczę, no to ten dakwas jest taki, że ja potrafię czasami zjeść całego tego dakwasa. Ostatnio tak liczyliśmy, że ma ponad 3000 kalorii. Wyobraźcie sobie, że potrafi ciachnąć takiego dakwasa, może nie na raz, ale tak na przykład tam na dwa razy, nie? W ciągu dnia. No więc tam moja mama też już jadła i tak dalej, więc oni już czekają, że Aśka zrobi. Dobra, wiem, że jesteśmy przy temacie świąt, ale teraz mi podsunąłeś taki pomysł, muszę cię o to zapytać. Powiedz mi, jaki jest twój największy rekord, jeżeli chodzi o jedzenie? Co to było, jak pamiętasz ilości?
Ale na święta? Obojętnie, może to być po zawodach, cokolwiek. No jestem ciekawy... Słuchaj, z takich rzeczy, które jakby mi ekstremalnie zapadły mi w pamięć, to pamiętam, że w 98 roku byłem pierwszy raz na Mistrzostwach Europy w Lozannie w Szwajcarii i tam pamiętam, że był jeden, bo zawsze po Mistrzostwach Europy czy świata były takie bankiety, nie? Przychodzili zawodnicy i teoretycznie było dużo jedzenia. To tam był jeden z najlepszych bankietów, jakich kiedykolwiek byłem w życiu. A byłem w Bahrajnie na bankiecie po Mistrzostwach Świata, w Moskwie, gdzie było chyba najwięcej jedzenia, kiedykolwiek w życiu widziałem. To był 2004, nie? Tak, no. To tam w tej Lozannie pamiętam, że był taki bankiet, no zresztą wiesz, do tej pory nigdy nie widziałem takiego czegoś, ale tam pamiętam, że były różne sale z różnymi, jakby z różnym jedzeniem. W jednej sali były takie same zimne rzeczy, jakieś tam jakieś mięsa takie, coś tam, jakieś koreczki, duperelki i tak dalej. W drugim było wszystko na ciepło, jakieś tam właśnie mięsa to i tak dalej, a w trzecim była taka duża sala, gdzie były same słodycze i między innymi były takie kotły z lodami, z którymi można było sam nakładać. To ja pamiętam, że tam wtedy jeszcze był z nami Mariusz Strzeliński, Andrzej Maszewski, ktoś tam jeszcze, to oni siedzieli przy stoliku ze mną, a ja byłem najmłodszy, wiesz, i najchudszy z nich wszystkich. Oni mówili, że to jest niemożliwe, mówili, że tyle potrafię zjeść. Ale słuchajcie, ja chodziłem, ładowałem te jedzenie cały czas, a to była, ważyłem wtedy na Mistrzostwach Europy 81 kg, właśnie, bo ja wtedy nie wiedziałem, że można zbić wagę do 90, bym wystartował w 90. W 90, no. Więc trochę tam była lipa. Ale zająłem 8 miejsce na 23 zawodników, więc też było bardzo dobrze. Tak, więc to był mój debiut na Mistrzostwach Europy. No ale byłem tak wygłodniały, że naprawdę chodziłem, pamiętam, po tych wszystkich trzech, że tak powiem, salach i ładowałem to jedzenie. I słuchajcie, wyobraźcie sobie coś takiego. Na koniec końców znalazłem jakąś kolę. I tą kolą się wypiłem. Jak tą kolę wypiłem, to nagle poczułem, że mi wybuchnie żołądek. Więc poleciałem do toalety. Nie wiedziałem, czy będzie górą czy dołą szło i tak dalej. Ale na szczęście przeczekałem i wróciłem do pokoju. Słuchajcie, leżałem, bo to było jakby przy hotelu od razu, ten bankiet. Leżałem w tym pokoju z Hubertem Olborskim wtedy, bo jeszcze właśnie byłem w pokoju. I pamiętam, że on tak na mnie patrzył, nie mógł w to uwierzyć, a ja mam z takim brzuchem wydętym i się modliłem. Mówię, Boże, żeby to już przeszło. Boże, przysięgam, że jeżeli przeżyję to, to już nigdy w życiu tak się nie najem. I oczywiście skłamałem, bo jeszcze się najadłem. Natomiast tam było dużo, natomiast myślę, że nigdy w życiu się tak nie najadłem jak tam, to na pewno. Natomiast zdarzało mi się oczywiście, bo ja ogólnie potrafię dużo zjeść, nie? Tam ci moi znajomi gdzieś tam jadą, to wszyscy się dziwią, że ja tak dużo jem, ale no, jak ktoś siedzimy gdzieś, no ja tak dużo jem, aż pójdziemy, no po prostu i tyle. Ale na przykład potrafiłem zjeść na przykład powiedzmy, dwa kurczaki z rożna i na przykład tam cztery bułki do tego za jednym posiedzeniem, nie? Albo pamiętam kiedyś po Mistrzostwach też Europy przyleciałem do Warszawy i pojechałem na dworzec, bo tam miałem potem pociąg i na dole był taki McDonald's w tych podziemiach, nie wiem czy tam jeszcze jest, czy nie, już dawno nie jeździłem pociągiem. No i tam wypiłem 7 szejków z McDonald's za jednym też pociągnięcie, nie? Więc generalnie też czułem, że byłem zdjęty, ale było mi tak dobrze, byłem tak szczęśliwy. No, to ja z takich rzeczy, o których ty mówisz, że modliłeś się, żeby tylko przeżyć i już nigdy więcej tak się nie najesz, to ja też miałem po zawodach w Rypinie, to był 2008 rok, po tych pierwszych zawodach, tak, gdzie zresztą robiliśmy razem wywiad, to dwa tygodnie później były zawody w Gubinie. I no ja niestety, plan był taki, że wystartuję w tym Gubinie, ale już nie pojechałem tam, a wam powiem dlaczego. Bo była taka sytuacja, że tydzień przed zawodami, w niedzielę dokładnie, pamiętam, moja żona wyszła do sąsiadki obok, tam coś sobie pogadać, poplotkować, a po obiedzie wcześniej były u nas dzieci i zostało trochę tam różnych słodyczy na talerzach, ja to sprzątałem do kuchni, wynosiłem i z takiego jednego kubeczka wybierałem ostatnie 3 paluszki z sezamem. A ponieważ ja zawsze kochałem sezam i paluszki, to było to moje ulubione połączenie, więc idąc do kuchni nieświadomie włożyłem do buzi te 3 paluszki i je zgryzłem. I słuchajcie, macie pojęcie, że w przeciągu 6 czy 7 kroków, które miałem do kuchni, dostałem takiego wilczego napadu głodu, że zjadłem. Teraz uwaga, bo to nie jest... Ja się nie pomyliłem tutaj i moja żona jest na to świadkiem. Zjadłem, bo jakby... Generalnie było tak, że całe zawody, cały okres przygotowań do zawodów, zresztą nawet ty mówiłeś, że raz w tygodniu kup sobie coś, co chcesz zjeść po zawodach i taką szafkę się, szufladę robiło i w ogóle. Ja uwielbiałem zawsze, do dzisiaj lubię, płatki crunchy czekoladowo-bananowe. I do tego takie były jogurty, można powiedzieć sojowe, Alpro-waniliowe. Takie malutkie.
I ja co tydzień sobie kupowałem jeden jogurcik i jedno opakowanie tych płatków, które miały 275 gramów. Pamiętam do dziś. To przez te wszystkie tygodnie przygotowań do zawodów nagromadziłem 12 opakowań płatków i 12 jogurtów. Zjadłem to wszystko w tamtej pamiętnej niedzieli. Jak 12 opakowań? 12 opakowań po 275 gramów. Ja w ogóle nie kontrolowałem tego, ja już nie miałem smaku. Ponad 3 gramy? Tak, ale to jest nic, to nie było wszystko, Radek. Zjadłem z lodówki, jeszcze mieliśmy 2 kilo lodów grycanów, stracciatella i czekolady i na koniec zjadłem 2 Snickersy. I o 3 w nocy moja żona zadzwoniła po karetkę i zabrali mnie na płukanie żołądka, bo dostałem kolki jelitowej. Prosiłem Boga, żeby to już się skończyło. Ja leżałem na dywanie. Słuchajcie, ja miałem tak wywalony bebech, jakbym miał trojaczki i to jeszcze w 9 miesiącu ciąży, nie? I od tamtej pory naprawdę, jak już wróciłem z tego szpitala, gdzie mnie wymęczyli na maksa, powiedziałem sobie, nigdy więcej w życiu czegoś takiego. I też dodam, że wcale nie ważyłem dużo, bo ja ważyłem na zawodach w Rypinie 92,5 kg. Więc tak. Wyobraźcie sobie, jak dużo jedzenia w siebie wcisnąłem. Głowa. Głowa się wyłącza w ogóle. To jest tak najczęściej, że ci młodzi zawodnicy, w sensie nie mówię młodzi wiekiem, tylko młodzi starzem. Starzem. Często mają tak właśnie, że po tych pierwszych zawodach jedzą olbrzymie ilości tak. jedzenia. Oczywiście wiadomo, że potem jakby z doświadczeniem to już później przechodzi. Człowiek nad tym ma jakąś kontrolę, ale na początku faktycznie, wiesz, ja to mam dużo zawodników, którzy na przykład pierwszy raz startują i potem przyjeżdżają, no to wszyscy są, znaczy prawie wszyscy, ten sam takie problem. Odbicia, że szał tam po kilkanaście kilogramów dwa, trzy, nie, więc no, ja zresztą kiedyś też miałem tak, że startując między jednymi zawodami w ciągu tygodnia, to w jeden dzień przytyłem 11 kilo, nie? No, to jest takie ładowanie, że koniec, no, nie? No. No, ale mówiliśmy, Damian, bo też przez tak. półtora dnia 10 kilo. 10 kilo, no. Więc to da się zrobić. Da się zrobić. To da się zrobić. Da się zrobić. Ale nie polecamy. No, ja mam z tego doświadczenia niemiłe wspomnienia, aczkolwiek muszę też powiedzieć, że to dało mi nauczkę na przyszłość no tak, i już tak. później się bardzo mocno kontrolowałem. Znaczy może nawet nie kontrolowałem, tylko też bardziej świadomie podchodziłem do diety, do tego, co ląduje na moim talerzu i nie głodziłem się tak, bo tak jak mówisz, to jest wynikiem pewnie tego, że wielu młodych, starzeń, zawodników głodzi się na początku i gdzieś tam nie do końca no, też... ciężko też tak, zaakceptować ten duży deficyt, że już jakby nie muszę trzymać diety albo coś i tak dalej, nie? Ale propos mi się też przypomniała jedna sytuacja a propos takiej nadmiernej ilości zjedzonego jedzenia i właśnie szpitala. To miałem jakiegoś też takiego zawodnika, który był 2 dni przed mistrzostwami Polski. Ładował. Wiecie, jadł i szedł leżeć. Moim zdaniem najgorsza rzecz, jaką może być. Jak się je bardzo no dużo, nie masz perystaltyki jelit żadnej. Warto pochodzić po każdym posiłku i tak dalej, szczególnie w czasie ładowania, żeby to troszeczkę jakby no. te jelita zaczęły lepiej pracować. Natomiast on oczywiście zjadał i się kładł. No i w pewnym momencie zauważył, że strasznie mu brzuch pęczenie, ale dalej jadł, wiadomo, no, raz, że no, ładowanie. Apetyt, dwa, że ładowanie i zawody za 2 dni. No i koniec końców dzwoni, że coś jest nie tak i że jedzie do szpitala, nie? No, bo pęknie mu chyba brzuch. No i się okazało, że dostał skrętu jelit. Bo był gdzieś, odwodniony. Tak, i gdzieś się te jelita skręciły i jakby wiesz, ładował w taki jakby zaciśnięty worek tak. to. No i teoretycznie groziło mu to, że mu się to pęknie, to jelito i tak dalej. Nie? No i zabrali go, teoretycznie groziła mu operacja, żeby to wycięli kawałek do jelita. Oczywiście dostał tam jakieś rzeczy, na jakieś, nie wiem, na jakieś tam rozpuszczenie tego pewnie, czy coś, że... I czekali, patrzyli co się dzieje, no i jakby nie było gdzieś to jelito się odkręciło i poszło. Natomiast na zawodach już nie wystartował, nie? No to naprawdę no rewelacyjna forma, bardzo żałuję tego startu, no ale mówię, dlatego też wiem, że jak ktoś ładuje takiej ilości, to ten ruch jest też ważny, nie? Warto się troszkę poruszać. Zresztą taka ciekawa też rzecz, jak na przykład konie dostają często kolki, nie? Czyli jakby tak, no, gdzieś tam się zatkają albo coś, jelita gdzieś tam się skręcą, nie ten, no to to co robią, że tak powiem, właściciele koni, jakby lążują, czyli jakby zmuszają tego konia do marszu. Do marszu. Jak on chodzi, wiadomo, to jedzenie gdzieś tam podskakuje, to jelito gdzieś tam też może się odkręcać, to gdzieś tam się odkręca i ten, więc jakby ten ruch, mimo tego, że wiadomo, że się nie chce po tym jedzeniu które poruszać, to myślę, że szczególnie przy dużej ilości jedzenia. Ten. Zresztą a propos mojego ładowania w niedzielę, nie? To często jest tak, że ja w tą niedzielę tak nie robię cardio, ale często robisz. Jest tak, że ja sobie wieczorem w niedzielę tam z 20-30 minut przykręcę i od razu się lepiej czuję, nie? No oczywiście. A jak tak. jestem taki nafutrowany i mam iść potem spać albo coś, to nie jest mi dobrze. Jak sobie przekręcę, potem zjem sobie jakąś lżejszą kolację. Kolację to już jest okej. Okay. Tak. No właśnie. Także odliczamy czas do świąt. Tak, już niedługo.
pasztecik się robi. Sałateczka i cała reszta innych rzeczy. Ale słuchajcie, na koniec tylko podkreślę jeszcze raz to, co powiedziałem na początku. Pierwszy kawałek smakuje tak samo jak ostatni, a też miejcie świadomość tego, że jak trenujecie cały tydzień, czy tam w ogóle no, jesteście w cyklu treningowym i w miarę pilnujecie, co ląduje na waszym talerzu, to naprawdę w te święta zjedzcie sobie, co chcecie, tylko z głową. I to jest nasza rada na święta. Pozdrawiam. Czekajcie, czekajcie. Najważniejsza rzecz. Dzwoneczek, subskrypcja i like. Pozdrawiam.